Gratuluję zwycięstwa zespołu z Podgoricy, zespołowi z Podgoricy. Ja myślę, że no bardzo chcieliśmy zdobyć te dwa punkty pierwsze. Tutaj tym bardziej, że to był ostatni mecz, który graliśmy w Lublinie. Niestety nie udało się. Myślę, że po raz kolejny graliśmy tylko z rywami. Nie udaje nam się wciąż zagrać na wysokim poziomie pełnych 60 minut i to jest główna przyczyna naszej porażki. Wszystko zawsze weryfikuje boisko, tak? Oczywiście będziemy się starali walczyć w Danii, nie poddać się. Wiadomo, że to zespół, który dysponuje dobrym rzutem z drugiej linii, ale przede wszystkim gro bramek zdobywa z prąd ataku. Dlatego no, bardzo istotne jest to, co my pokażemy w ataku pozycyjnym, po to, żeby zabrać im tą kontrę i ewentualnie nastawić się na obronę tego ich szybkiego środka. Także mam nadzieję, że dalej walczymy. Oczywiście po drodze gramy jeszcze bardzo dla nas istotne spotkanie w Szczecinie, które to spotkanie będzie decydujące dla układu tabeli. No i tak jak powiedziałam, walczymy dalej. Zobaczymy. Na razie Marta ma kurację antybiotykową. Po tej kuracji będzie miała jeszcze badanie, bodajże rezonans albo tomograf, nie wiem dokładnie, ale jakieś specjalistyczne i wtedy zobaczymy, jak się sprawy mają i nasi medycy będą podejmować decyzje.